779 dzieł sztuki, a w tym grafiki, rzeźby i obrazy Jacka Malczewskiego czy Leona Wyczółkowskiego trafiły na wystawę niepodległościową do Muzeum Narodowego w Krakowie. Ekspozycje przedstawiają marszałka Józefa Piłsudskiego, dowódcę Legionów Polskich, który był mocno związany z Małopolską. Wystawa Niepodległość wokół myśli historycznej Józefa Piłsudskiego, otwarta w gmachu głównym Muzeum Narodowego w Krakowie, będzie dostępna nie tylko ta wystawa, ale także inne, które są w gmachu głównym, będą przez te dwa dni dostępne bezpłatnie dla zwiedzających. Temat wystawy niecodzienny, jak niecodzienna jest setna rocznica w ogóle, którą będziemy za chwilę obchodzić. Także w Muzeum Armii Krajowej prezentowana jest nowa wystawa Piękna Niepodległa, poświęcona udziałowi kobiet w walce o niepodległość Polski. W dotychczasowej historiografii czy narracji muzealnej większy nacisk kładziono na ten aspekt męski, można powiedzieć, jeśli mówimy o całym procesie odzyskiwania niepodległości. Cały czas zapomina się, że równie ważną rolę w odzyskaniu niepodległości miały kobiety. W związku z obchodami stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, województwo małopolskie wspólnie z instytucjami kultury przygotowało mnóstwo wydarzeń. Wydaje mi się, że myśmy do tej niepodległości podeszli troszeczkę inaczej niż wszyscy. Nie chcieliśmy tej niepodległości obchodzić, tylko stwierdziliśmy, że to nas wszystkich powinno obchodzić, w związku z czym przez cały rok w wielu miejscach w regionie, tak my, jak i wiele różnych organizacji, społeczności, instytucji organizuje mnóstwo różnych atrakcyjnych wydarzeń. Na Małopolan w punktach informacyjnych będą czekać materiały dotyczące tematu wolności i niepodległości.